Previously on Resident Evil Revelations. What took you two so long? At least we're here. What's up with Beltran? Straight into the depths of hell. It's a security token. It means we can scavenge the data on that radar. What the? What happened? Boys, have you heard from Jill and Parker yet? Their investigation led them out to sea. Lost track of the ship. This is Jackass. I got the coordinates on the ship. I'm sending them now. That's not far. Chris here. I received the coordinates. We're running out of time. Damn it. Ryan, we're on our way. Where could they be? Anywhere. Let's get started. No popatrz, teraz zaczynamy. Co ona ma z tym kombinezem tak dziwnego coś? Okej, w ogóle zapomniałem się przywitać. Cześć, siemanko, z tej strony Cloud140. Witam was w kolejnym odcinku Resident Evil Revelations. Otóż, jak widzę, teraz objęliśmy sterowanie Chrisem. Otóż patrzę, ale ona ma naprawdę dziwny kombinezon, nie? No fajnie, fajnie wygląda, że niunia, ale sądzę, że jeśli miałabyś w tym kombinezonie pójść... No weź się odwróć, twoje tyłek obejrzeć. O. No jeśli miałabyś w tym kombinezonie... Jezu, jak to zabrzmiał, jaki perwer. Jezu, jaki zboczeniec ze mnie. Nie, ale naprawdę, jeśli teraz bym ją wrzucił do wody, to mógłby się wyziębić i to bardzo szybko. No cóż, dobra. Mniejsza o to, zaczynamy. Tu jest jakiś mostek, to możemy zobaczyć na mostku, co się dzieje. Jezu, morze i w pizdu morza. No dobra, mniejsza o to. To idźmy tam. Jakie bronie mogę? Aha, czyli uzupełniłeś zapasy amunicji od ostatniego naszego spotkania. To bardzo dobrze. O, widzę, że masz dwa jakieś granaty, ale nie wiem czego. Przedmioty kluczowe. Granat pulsacyjny wytworzy impuls energetyczny czasowo paraliżujący wrogów. Dobrze wiedzieć, żebym nie rzucił w samego siebie. No plan. Just search every room. Great. No trochę tak głupio, bo ja wiem, gdzie oni są. Ja tu zbierałem przecież amunicję, dziwne. Może jeszcze tu będzie jakiś przedmiot, jak wtedy. O! Tego nie widziałem chyba, będąc jako Jill. Broń automatyczna. Gdzie tu jeszcze jakiś... Widzę safe z czytnikiem. Nie, to już nic nie ma tutaj. Jaką masz broń? Aha, pod taką dużą kosę, dobra. Tak myślałem, że rozbita lampa to coś... Granat... Jak tu się schował granat ręczny? Pytanie podstawowe. Czemu ona się patrzy w dół? Może mu się patrzy na spodnie? I ten jej uśmiech, nie? Nie, to nie ta postać, ale... O? Trwa zapisywanie. Myślałem, że coś powie o tym. Nie mamy klucza przecież. A nie, Jill tu przechodziła tędy. Nie gadaj, że będziemy walczyć z bossem? Cię w chuj! Ała, mi dojebał! O nie, 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 nie lubię takich z akcji. Ja podziękuję. Poproszę tego, to gnoja! I teraz to ja się mogę tak bawić, a nie! Może szczepionkę dostanę. Jezu! On był obok mnie!
Nie! Zeżar mnie do jebo do pieca! No i tupa! I zdechłem. Tak, kontynuować. Kiedy parzałodowiesz, patrz ile zostało ci amunicji. Wiem. Ja jebie. Dobra, źle to rozstrzygnąłem. Skoro mam nie napaść taka zgraja potworów, to pewnie od razu chyba shotguna wyjąć. Jezu. Oj, i znowu w tym miejscu lag. Nie wiem o co chodzi. Dobra, wchodzimy. Będzie zapisywanie? Nie, dobra. Nie wiem, czy opłaca się z nimi walczyć. O Jezu! Dobra, dojebmy go. Kurwa, cały magazynek w niego wrzuciłem. Kurwa. Nie, 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 dojebiać go. Czy kurwa dojebie. Jeszcze już z drugiej. Wiedziałem, że mnie kurwa z tyłu napadnie. Kutas pierdolony. Dobra, strzelba. Gdzie to kurwo? A dobra, czyli to nie ma sensu w ogóle. Oj, dobra, ty se poradzisz, wiem, że przeżyjesz. No Jezu, no dojebał mnie, kurwa, do pieca. Już! No i już. No i po kłopocie, nie musimy się przez nikogo przedzierać. Po prostu je dojebaliśmy do pieca, także się... Dobra, to spierdolamy stąd. Spierdolamento. Dobra, zabity. Którego nie skanowałem? Aha, skanowałem ich obo, dobra. No i co? I nie mam obów, nie trzeba było się nigdzie przedzierać. Ten granat ja już brałem, ale to szczegół. Jeśli mi tak z nagle zza wingla wyskoczy, to wolę mieć shotguna w ręku. I co? Nie musieliśmy się przez nikogo przedzierać, wszystko jest zajebiście. I tak nie wiem, gdzie jest kurde ten karabin, bo choć jakiś inny karabin, myśliwski na przykład. Dobra, gdzieś tutaj Genesis zauważył przedmiot. O. Dobra, granat ręczny. Nie wiem, jak tam wyglądał ten granat, ale jest. Trochę jestem zraniony, ale nie opłaca mi się, tak sądzę, zużywać w tej chwili roślinki. Jest tu może coś? Jest! Dobre moje oko. Nie, to nie tu, to tu. Okej, jeden jest po tej stronie, drugi jest po tamtej. Dobrze wiedzieć. Chyba coś na mnie zaskoczyło na plecy. A nie, myślę. Może tu coś jest? Nie ma, nie ma, nie ma, nigdzie nie ma. No to co, do przodu, hoppa, hoppa, hoppa. Upgrade, ciekawe. Aha, on nie może upgrade'ować. No to nie, żeby wyjść, to muszę wyjść tędy, tak mi się wydaje. A, nie wyjdę tędy, przepraszam. O, a ma do pistoletu, dobrze. Dobra. Okej, przechodzimy w końcu do kolejnego pokoju.
A co ty nie wiedziałeś, co tu się dzieje? No, nie powiedziałbym, bo Jill i Parker są właśnie w tej chwili zalewani wodą. Po same uszy, że się tak wyrażę. On ma mapę? Ma mapę. Ale nie wie. Aha, no tak, on nie wie, gdzie dokładnie wszystko się dzieje. Dobra. No. O, jak zwykle lag w tym momencie, kiedy się otwiera. Mi się wydaje, że tak się teren mi wczytuje po prostu i... No, dokładnie, teren mi się wczytuje. No, już otwierasz się. Będzie boss. Jaki mu się głos znajdzie. Dokładnie. Czyli tu. Dokładnie. Dobrze idę do Zezy? Taaa. Ale przecież winda pojechała w dół. Ja jebie, jak oni się chcą dostać na dół. Ale mi się laguje podczas czytywania kabeka. O, słyszę coś na pieprze. No nie, nie gadaj, że kolejny gościu. No, co ty? Dwóch ich? Jezu, ile w to trzeba załadować amunicji! Dobra, ona przeżyje i tak, wiem to. Nie wiem czemu, ale jakoś jestem przekonany, że ona... Jojebie, ale mnie tutaj do... Wiedziałem, kurwa, żeby mnie nie otoczyli przypadkiem! Uff! Ale oni są szybcy trochę, wiecie? O Jezu! To na nich tak nie działa! Kurwa, postawił minę kutas. Jezu, napierdziela! Uciekaj! A się pożygał. O Jezu! Pusto! Jestem empty w tej chwili. A gdzie ten drugi? Oba zdechły? Zdechli. Okej. Okay. I klucze wypadły z tego gnojstwa. Dobra, klucz trójząb. Czyli dlatego to było zamknięte, tamtego drugiego nie ma. Wiedziałem, że zawsze trzeba zużyć cały zapas amunicji. A, to jest klucz kotwica, więc i tak tamtędy nie przejdzie. Aha, bo i tak nie musimy tamtędy przechodzić. No tak. Nie, musimy. Chyba, że... O kurwa! Co to jest? Ja jebie. Cholera, co za smród. No dobra, to w dupie. Zostawmy ten smród. Znowu ile ich tu jest? Jebnął. Wiedziałem, że pierdolnie. No to się przesadza. Ile można go mucić? Już?
No, koniec gnoje. Dobra, granat ręczny zdobyłem w tej chwili. Aha, idzie tutaj jeden z moich ukochanych przyjaciół. No, w boom zrób. Ale zdola ode mnie! A tędy przejdziesz. Aha, czyli on ma jakiś czuły punkt tutaj, gdzie ma bombel. Dobrze, dwa strzały to ładnie. Tam sobie stoi ten strzelający? Nie, dwaj. Mam granaty? Jak zajebiście. O cię w chuj, uciekaj Jill! Jak mnie dowalił! O, ale mnie dojebał. Nie, 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 nie rób mi tego! Co ty robisz, Chris? Jezu, co za debil! Jezu, co za debil, nie? Dobrze, chociaż mogę sobie skanować te moby. A dobra, to nic nie da. No tu coś jest. Granaty ręczne, dobrze są. Ma mało amunicji, strasznie mało amunicji. A dopiero co wszedł na statek, miałem pełne magazynki, nie? No to się tam weź ze wstydu, wybuchnij. Dobra, i kolejny motyw. O, dobrze, jesteśmy... I winda pojechała w górę automatycznie, no dobra. A, i tak musimy naokoło przejść. No dobra, niech i tak będzie. Okej, okay. Czyli w sumie nie mam za dużego wyboru. Mam tylko Glocka i niecałe dwa magazynki. Ona chociaż weszła? Się tak... Nie, weszła. That ass. No, już niewiele im czasu zostało. To prawda. Nie, jakiś szyb powinien być, chociaż żeby przenurkować, bo tak to trochę lipa. O, dobra. Nie ma za dużo amunicji. On wszystkim musi obiad stawiać, bez sensu, Boże. Tej tam, jakiś tam miał homara, tej to obiad, Jezu, albo ma branie, albo chcą go nieźle wykorzystać. Musi być jakieś wyjście, ale nie mam pojęcia jakie. Jak ich wydostać teraz, pytanie. Mimo, że jeszcze nie dobiegłem, to już się zastanawiam, co trzeba zrobić. Dziwne, nie? A tędy może, w elektromaszynowni. O, w mordę. Dobra, widzę ich tam sporo. Jak to zrobić? To nie chce drgnąć. Tutaj chyba będzie trzeba granat wrzucić. Że mi smutno nie było. Oleś! Ale to jebałam im do pieca, ja pierdzielę. Jeden granat i nie było nikogo, nie? Tędy mam przejść? Nie, tam jest okno przecież. Tędy na 100% do tej windy. A, to nie jest winda. Bierz go! Przyjemny? Przyjemne, widzę. Bardzo ci zasmakował.
Zaraz mi wszystkan za tych, za ten debil. Macie, częstujcie się. Już! Dziękuję! Czasami warto chyba przeoszczędzić tego granata. Dobra. Chyba czasami warto przeoszczędzić na granacie, żeby później właśnie w takich sytuacjach go użyć i im dowalić, nie? O, cztery granaty mam, dobrze! Muszę oszczędzać, ale jednocześnie... żeby nie dać się zniszczyć. Zwabiłbym tego, bo ten wylizuje podłogę. Chodź ty. Chodź ty. Oj, kurde! Oj, 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 trochę ich tam jest. Dobra, uciekamy. Oj, oj, oj. Się trochę. No co? Co? Dawaj na solo kolo. Dawaj, to ci dowa... O! Patrz, i tak w pysk dostaniesz. No, i co? I po co to ci było? Jezu, jak teraz ich to wszystko zeskanować? Dobra, tu nic nie ma. Tu. Dobra, zeskanowani. O tak! Ale w sumie nie wiem, czy powinienem się cieszyć, ponieważ... zazwyczaj duża ilość amunicji wiąże się z dużym przeciwnikiem. Ani drgnie. Aha, zielsko to było, dobra. Mniejsza to o zielsko. To coś czuję, że są koledzy. No tak, dobra, to nie było zbytnio do... Gdzie? Co ty robisz? Wstawaj, Aniese, leżysz! No i sobie leży, co za idiota! Tego! Niech wybuchnie! Dojebał mu do pieca. No i bardzo dobrze ci, koleś, nie... Weź się w ogóle, zamknij. No, i zbani, no. I wszyscy pozabijani, tu chyba tego, tych zwłok nie znajdę, no dobra. No, trochę mi niemiło, że nie mam w ogóle... Ło, ja jebie. Jedyne, co mogę w tej chwili zrobić. Dokładnie, to było jedyne, co chciałem w tej chwili zrobić, bo inaczej się nie dało, nie? Tu nic nie ma, nie ma. W ogóle tu nie ma wody, zauważyłem. I cała woda została odetkana, tam? Bez sensu ten system jest. Przecież woda powinna, dobra, odetkać, ale gdzie nie. Ani drgnął. O co chodzi? Nie ma wody? Nie gadaj, że to nie ten statek. O co chodzi? Teraz to się zainteresowałem, bo... Chyba, że to jest inna masz... Queen Seriamis, Semiramis, o w mordę. O w mordę, nie ten statek. Jaki... Ja pierdzielę, nie ten statek. Ja pierdzielę. Oni, Jill i Chris... Nie, nie, Jill i Parker są na Queen Zenobia, a Chris i Jessica są na Queen Sem... coś tam. Ja pierdzielę, ale się wszystko porąbane stało. No cóż, zakończyliśmy właśnie jeden z epizodów. Oczywiście sobie zapiszmy. No niekoniecznie chciałem w tym zapisie, ale dobra, nie będzie. Okej, no cóż, ja już się będę z wami żegnał. I siadam do kolejnego odcinka, bo dosłownie jestem ciekawy, co się stanie dalej, skoro są na innym statku. Ciekawe, czy to zobaczą. No dobra, cóż, ja już się z wami żegnam i pozdrawiam.